Witam serdecznie, ze mną Dominik Główczyk-Wiśniowski. Witam serdecznie. Nowa twarz, nowy nabytek, nowa jakość. Trzeba powiedzieć, że nowe umiejętności wkroczyły do zespołu Wiśniowskiego. Dzisiaj twój pierwszy mecz, debiut i trzeba powiedzieć, że od razu niełatwy. No nie było łatwo, chłopaki mnie poprosili o pomoc, o wsparcie. Ciężko było. Przeciwnik też wydaje się klasa niższa niby, ale nie było łatwo. Pytanie odnośnie twojej osoby, bo dzisiaj miałeś okazję zagrać i w polu, ale też zastąpiłeś dzisiaj bramkarza. Jest to niełatwe zadanie. No nie, ale dość często tak właśnie się zdarzało, że zastępowałem bramkarza, nawet w innych drużynach grając. Dzisiaj Brzozna pokazała charakter, bo przegrywali 3-0. Czy wam wydawało się już po tej pierwszej połowie, że już wasza wygrana jest przesądzona? Znaczy powiem tak, usiedliśmy chyba na laurach już po tej pierwszej połowie. No i tu dwie bramki, trzecia nagle i remis i po tym już gonienie w wyniku. Dzisiaj Wiśniowski pokazał się z dwóch stron. Z jednej strony bardzo dobrze, gdzie wyszliście w pierwszej połowie tak naprawdę niesamowitą grą, wygrywaliście 3-0. Potem przegrywaliście, czyli ta gorsza gra. Potem znowu wygrywaliście, potem znowu przegrywaliście i w końcówce mogło być 7-6. Ostatni błąd, no błąd można powiedzieć, i 7-7. Czyli Wiśniowski dzisiaj falował w tym spotkaniu. No dokładnie, też mogłem się coś lepiej na tej bramce spisać, no ale wyszło jak wyszło. To jest po prostu gra. Jutro rewanż. Też ciebie zapytam. Czwarte takie same pytanie do czwartego zawodnika. Mecz po dniu, w każdym jeden dzień mecz i drugi dzień mecz. Czy jest to w formie jakiejś tam kondycji jakiś przywilej czy niekorzyść? Nie no, moim zdaniem to jest fajna sprawa właśnie. Jestem na dopoczynek 24 godziny. Jest w tym ciągu się gry. Moim zdaniem fajna sprawa. Wiśniowski dzisiaj 7-7. Jutro jak najbardziej przyłbica do góry i walczymy dalej. Oczywiście, że tak. Jeszcze takie pytanie, jesteś nowym zawodnikiem, czy widzisz jakiś mankament, który ty jako dzisiejszy taki świeżak możesz powiedzieć, że u Wiśniowskiego nie funkcjonuje? Nie, myślę, że wszystko dogrywa pięknie się i ładnie. To co zatem zrobić, żeby jutro pokonać, bo dzisiaj czegoś brakło? No nie wiem, przespać się dobrze i nie wiem, jutro podejść do tego meczu jakoś lepiej. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.